grateful for your love. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adrian i dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z gospodarstwa rolnego Eurofarms. Seria będzie polegała na tym, że pracujemy sobie po prostu na dużym gospodarstwie. I dzisiaj sobie skończymy buraczki z poprzedniego speeda. Tutaj od razu płynnie chodzi wszystko, więc możemy przychodzić do rzeczy. Jeśli w tle będzie słychać albo telewizor, albo jakieś okrzyki typu jakieś tam darcie ryja, to od razu przepraszam. Nic tego inaczej nie zrobię, bo muszę mieć na oku brata. Muszę nagrywać, ponieważ w piątek nagram jeden odcinek dla was. I od razu muszę się pakować, bo mam jakąś tam wyjazd po prostu. Nie mam mnie w domu, będę dopiero w sobotę rano. Całą noc poza domem, ale miesza z tym. Nagrywam sobie dla was buraczki. A jeśli ktoś nie lubi kopania buraków, po prostu niech może sobie tylko słuchać monologu, nie? Dzisiaj znowu bez ekipy. Ponieważ już nikogo ciekawego nie było, kogo można było zaprosić. Ewentualnie, jeśli ktoś z was... Nie, właściwie to na razie nie będę... Nie mam czasu, nagrywam szybko od razu po szkole odcinki. Więc nie będę sobie nikogo spraszał. Ewentualnie w niedzielę na live zapraszam. Tylko muszę jakiś kanał na to się ogarnąć, ale to nie będzie żadnego problemu. Co mogę wam jeszcze ciekawego powiedzieć? Możecie mi pisać, co tam u was ciekawego dzisiaj się zdarzyło, jak tam idzie wam w szkole, samopoczucie, w ogóle, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku z gospodarstwa rolnego Eurofarms, ponieważ co do serii odparnika do rolnika, dzisiaj, właściwie no dzisiaj dostaliście ten odcinek, a ja wolę nagrywam to w czwartek i tak to będzie. Tak to będzie. No i mi dzisiaj nic ciekawego, trochę muszę się teraz pouczyć, bo zbliża się po konkurs, więc muszę się dosyć pouczyć. Ewentualnie jeszcze kilka innych lekcji, jeszcze dzisiaj muszę się z angielskiego pouczyć i tam nic specjalnego. Jeśli ja to sobie włączę tempomat, ja sobie tylko myszką będę sterował. Tak mi będzie wygodniej. Brat się czai, ciekawe co zrobi. Nawrócę się. Nawrócę się. O, to przylagowało. Spadło do... Aha, bo te krzaki mają kolizję, dlatego tak trochę dziwnie wygląda. Dobra, jakoś się tutaj nawrócę. Kurde, to jest piękna mapa. Tak płynnie mi chodzi. Nie, no czasami może zlagować. Teraz mam stałe 30 FPS-ów, więc easy. Gorzej jest 15, ale to tam. Mniejsza z tym. Myślę, że odcinka, seria od parnika do rolnika wam się podoba. I się spodoba, bo to dopiero początek. Właściwie gospodarstwo rolne Eurofarms też będzie fajne. Myślę, że teraz nikt nie będzie miał pretensji, że o, seria została skradziona, bo ktoś nie umie przeczytać prawnik, a parnik. No może niektórym może takie coś przyjść na głowę, do głowy właściwie, ale to nie przejmuję się takimi rzeczami, po prostu zmienię tematykę serii. Typu, że to będzie spokojny sezon rolniczy, wszystkie prace zostaną wykonane od żniw, po same siewy, kopanie buraków i kukurydza, czego jeszcze nie było na kanale, owies i jakieś inne rzeczy. Brat przyszedł, więc przedstaw się, Karol. No, ty się nie przedstawisz. Chyba, że będzie dar ryja. A tam. Mi to nie przeszkadza. A wystarczy, że będę prowadził z wami monolog, kopał sobie buraki z poprzedniego odcinka, bo trochę naprawdę on ciągnie za słuchawki. Super. Czy podgłośnie grę trochę. Myślę, że ten odcinek będzie tak 15 minut, bo dzisiaj naprawdę czasu nie mam, muszę się jeszcze uczyć na ten angielski, a to dosyć trudne jest. Czasowniki nieregularne, jeśli ktoś może skojarzyć. Tak pół ich, nie wiem ile tam jest ich nawet. Nawet nie wiem do którego się uczyć, więc nauczę się po prostu całej strony, bo są aż dwie. Wiem, że połowa, ale tam nie wiem, czy to jakoś inaczej podzieliła ta pani. Easy. Okej.
Dobra, drodzy widzowie. Małą chwilę. Ze dwu, jakbym powiedział. Jestem już po krótkiej przerwie. Musiałem lekko ogarnąć sytuację domową. Jak ostatnio możecie zobaczyć, jakoś lepiej mnie słychać. Coś tam poszperałem w ustawieniach znowu, bo na live to była tragedia. Musiałem to inaczej, chyba że coś w ustawieniach OBS-a coś popsułem. Kurde, fajne tekstury buraków są. W ogóle ta mapa jest bardzo fajna. Bo fajna to tak mało trochę. Mało rozmaicona wypowiedź. Bo wiesz, może być fajna mapa, może być fajne mody. Ja właściwie tu będę grał na oryginalnych, bo teraz sobie chcę potestować jedną rzecz. Właściwie bynajmniej dopóki jakieś ciekawe, większe maszynki nie wyjdą. Wiem, że coś tam są. Są jakieś maszyny pewnie. Ale ja sobie na razie chcę pograć na tych oryginalnych. Chwila, muszę się skupić, jak tu dobrze wjechać. Co się stało? Coś wyłączyłem chyba. Header. Właściwie to jest przystawka, nie header. Jak kto woli. Obydwa określenia chyba są poprawne. Ale zapewne znaleźliby się tacy znawcy, którzy te sformułowania by nie odpowiadały. Co by wam mogę tutaj powiedzieć? Jutro do 14 w szkole. Później, nie, do 14 mam lekcję. Tak, do 13 mam lekcję. Później mam uczę się godzinę na konkursu i później mam, muszę tam przygotować jedną rzecz. Taką informatyczno-techniczną, bym powiedział. A nie będę wam zdradzał szczegółów, bo jak to mówią, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, nie? Na dywan i na Irak. Ewentualnie. Kurde, teraz mam dylemat, jak... Dobra, wjeżdżamy tutaj. Nie będę nawracał specjalnie. Sobie tutaj przejedziemy. Kurde, fajne jest to, że to pole nie jest całe zasiane. Nie buraki się sieje, czy... Nie, sadzi się buraki chyba. To jest tak jak ziemniaki. Ziemniaki się sadzi, nie sieje. No, fajne są te pola. Nie są takie proste, jak na Przemso na mapie. Kopałem sobie tam ziemniaki, nawet screenshot z ostatniego speedgame'a był stamtąd, nie stąd. Ale dzisiaj spokojnie wszystko, miniatura będzie jak należy. Właściwie muszę sprawdzić sobie zbiornik. 85%, więc od razu sobie zawrócę z powrotem. Tam muszę sobie wysypać na pryzmę. Później najwyżej będę załadowywał te buraki. O właśnie, możemy zrobić odcinek z załadowywania buraków na pociąg. To by było bardzo ciekawe. Taką fajną JCB, jak było na... Nie, nie było na miniaturce, ale było na zdjęciu. Na stronie, na którą serdecznie zapraszam, ponieważ tam jestem redaktorem. Można tam zobaczyć jakieś ciekawe zdjęcia w moim wykonaniu. Jakieś podlinkowania do filmów, ale to tam linkowanie do filmu to będę linkował jakoś... Dwa razy w tygodniu, bo nie chcę reklamować swojego kanału. To nie o to chodzi. Ja chcę zdobywać widzów poprzez poprzez sympatię i po prostu takie wbicie na ten kanał, tak kurde, jakiś film może sobie obejrzę, no i coś w tym stylu, zostawił suba, powróci, no i tak właśnie to się robi, nie? Ewentualnie oczywiście ktoś zareklamuje kanał, no to ja się nie obrażę. Tak na przykład jak robi to Seba. Ale to tam dlatego ten autor modpaku to tak w tym stylu jest. Tym się właśnie nie obrażam. Po prostu od razu was informuję, że ja tu nie przyszłem, żeby się reklamować, ani po prostu wybijać się na kimś, tylko po prostu przyszedłem tutaj, aby wspólnie współpracować z Radkiem i no ogólnie Radek to jest założyciel tego fanpage'a. I po prostu link do fanpage'a w opisie. No i po prostu... Aha, dobra, to ja sobie już od razu pojadę wysypać. No i wspólnie jeszcze z jednym redaktorem bodajże, ale nie wiem nawet ile ich tam jest. Po prostu wspólnie współpracować i razem osiągnąć coś wspaniałego, tak bym mógł określić. Dobra, wysypiemy sobie to tutaj. Kontrol i bodajże, o tak. Pięknie. Trochę więcej. Taką dłuższą pryzmę sobie zrobimy. Kurde, te kontrol i mnie denerwuje, bo jednocześnie zmienia się buraków tego kombajnu. Ta skrętność, mi nie lubię tego. Wolę jak on tak w całości po prostu koła się.
Skręcają. Koła skręcają ogólnie. Nie mogłem tego wymówić. No kurde, jak kopię sobie tym jednym kombajnem, to dosyć wolno to idzie, ale tam jest pociąg, nawet tutaj sobie podjadę, nie? I jakoś to załadujemy. O. Dobra, jest pusty. Teraz ja sobie zmienię. Nie, Ctrl I. Kurde, jak to się zmieniało? Muszę sobie włączyć tę pomoc. Zmień urządzenie, ustaw kombajn. Ej. O, Ctrl Y. Lewym. Wszystkimi kołami. O! To jest fajne. Lubię tak jeździć. Wszystkimi kołami. Okej. Dobra, idziemy, tu skończyliśmy. Tutaj jeszcze sobie odpalę. O, kombajn. I sobie po prostu podniosę przystawkę do góry. Ciekawe, ile już nagrywam już ten odcinek. Najwyżej resztę sobie wykopię poza odcinkiem, bo właściwie to dzisiaj nie... Dzisiaj trzeba się uczyć. Bo bez nauki nic w życiu nie osiągnę. Bo każdy nic nie osiągnie bez nauki. No chyba, że ktoś ma taki zawód, do którego nauka jest niepotrzebna, a w tych czasach już chyba takiego nie ma. No więc... Więc możesz zostawić suba, łapkę w górę i pozytywny komentarz, jakaś sugestia co do serii. A pomysł, ja się będę uczył i ustawię sobie pracowników. O, to będzie dobry pomysł. Komputer najwyżej sobie zostawię włączony. Co ja tu mam jeszcze? Chyba muszę coś przepisać z WOS-u. Niektórzy pewnie nie wiedzą, co to jest WOS, ale nie, pewnie moi widzowie. Już dawno po szkole. Chyba, że jakiś widzowie z podstawówki tam nie przeszkadza. Każdy ma prawo wejść na ten kanał, pooglądać sobie może krótkie informacje co do nowych widzów. Jeśli jesteś nowym widzem, to ja jestem Adrian, jestem twoim kolegą. Ja tam każdego widza traktuję jak przyjaciela, bo okazał się bardzo dobrą osobą w sposób jak to powiedzieć teraz? Okazał się dobrą osobą w sposób taki, że zostawił suba i właśnie tym akcentem i łapką w górę, tym akcentem właśnie pogratulował mi tym, że no, że po prostu spodobała mu się moja praca, jaką wkładam w to. No i w ten sposób ja mam sympatię do takich ludzi. Jeśli ktoś by pytał, to ja nie mam kierownicy, mam po prostu mouse steering. I sobie kieruję myszką. I wygodnie mi się jeździ bardzo. Bo nie muszę klikać klawiatury, ani nic. Tylko po prostu sobie ustawiam tempomat i sobie kieruję myszką. I to jest właśnie wygodne. Jeszcze raz powtórzę, mouse steering. Tak byście jakbyście pisali po angielsku mysz, czyli mouse. I steering, city R, ink, bodajże tak. Kurde, będziemy za chwilę kończyć. Ja znowu się rozgadałem, a te pola nie są takie małe. Więc po prostu kopanie buraczków dzisiaj. Ja się będę z wami żegnał. Zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie już w poniedziałek. Jutro, czyli w sobotę. No bo ten odcinek dostaniecie w piątek. A więc jutro, czyli w sobotę, to będzie od parnika do rolnika. A w niedzielę widzimy się na live'ie. Więc jeśli odcinek Ci się spodobał, dotrwałeś do końca, zostaw łapkę w górę, suba. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć!